miejsca, także zapraszamy tutaj panów, jeżeli macie życzenie usiąść. Są wolne miejsca w przodu. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. W pierwszych słowach bardzo dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność, za to, że Państwo zechcieliście poświęcić czas i spotkać się tutaj ze mną. Powiem szczerze, no bardzo pozytywnie Państwo mnie zaskakujecie i mam nadzieję, że tak dalej będzie. Cieszę się bardzo, że tak pozytywnie jest w naszej gminie, ta pozytywna zmiana się dzieje i wspólnie to wprowadzamy. Raz jeszcze witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj, podsumowując już naszą wspólną kampanię wyborczą. Od wielu już tygodni spotykamy się z Państwem, jeździmy po terenie, rozmawiamy. Mamy już duży ten pogląd na potrzeby, na spostrzeżenia, na różnego rodzaju sugestie, które od Państwa uzyskały przez te wiele tygodni. Jest tego dużo. Cieszę się, że miałem tą przyjemność spotykania się z Państwem. Cieszę się, że miałem tą przyjemność poznania Państwa problemów, dlatego że dziś łatwiej jeszcze jest mieć na to wszystko ogląd i pogląd. Tego, Szanowni Państwo, jest dużo, ale mam nadzieję, że wspólnie razem poradzimy sobie z tymi wszystkimi przeszkodami czy Państwa bolączkami, które Was dotykają. Serdecznie chciałbym Państwu podziękować, może też na sam początek, Szanowni Państwo, serdecznie Państwu dziękuję za tą pierwszą turę, za tak duże poparcie, którym mnie Państwo obdarzyliście, za Państwa zaufanie. Jestem zaszczycony, jestem dumny, że Państwo chcecie dać mi tą szansę i chcecie wspólnie ze mną tą gminę budować. Raz jeszcze serdecznie za to dziękuję. Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, 1523 głosy. Taki wynik wspólnie uzyskaliśmy. To Państwo wygraliście tą pierwszą turę. Mam nadzieję, że wspólnie dalej, już 4 listopada pójdziemy dalej, abyśmy mogli razem cieszyć się, razem rozpocząć nowy rozdział, razem zacząć budować wspólnie, wespół razem realizować te nasze projekty, o których Państwo wspominacie, o których Państwo mówiliście. Witam bardzo serdecznie radnych gminy Sąd. Witam bardzo serdecznie radnych powiatu Ciechanowskiego. Witam serdecznie panią Joannę Kotowską-Rak. Panią wiceprezydent Ciechanowa, która zaszczyci nas swoją osobą, ale powie nam to, co czasami wydawało się nam w kampanii wyborczej, że będzie niemożliwe. Część osób mówiło nawet o moich propozycjach, że będą nierealne, nie do zrealizowania. Dzisiaj postaramy się Państwu i pani Joanna, która ma olbrzymie doświadczenie w budowaniu, wiecie Państwo, jak pięknie Ciechanów się zmienił przez ten okres 4 lat. To jest w głównej też mierze praca pani Joanny, która musiała... tym wyzwaniom sprostać. Dzisiaj postaramy się Państwu przekazać te elementy. Trzeba też zaznaczyć, że pani Anna jest nową radną powiatu ciechanowskiego. Więc mam nadzieję, że ta współpraca już z tą nową radą i z nowymi radnymi będzie to owocowała przede wszystkim na korzyść na tej naszej gminy. Bo Szanowni Państwo, myślę, że wszyscy radni powiatowi bez względu na różnego rodzaju animozje będą chcieli, będą walczyli o tą naszą gminę jak najmocniej. I liczę na to, że również pani Joanna swoją osobą będzie mogła tutaj pomóc nam przede wszystkim, żebyśmy też tak wspaniale mogli się rozwijać jak Ciechanów, ale my powiemy tutaj też o pewnych
inwestycja, podobnie w Opinogórze, które też gminę Opinogórę bardzo pięknie wyniosły i podbudowały. Postaramy się Państwu tutaj o tym opowiedzieć, jaki mamy pomysł wspólnie już z radnymi powiatu ciechanowskiego, którzy za chwilę obejmą swoje funkcje, tak jak również nowa rada gminy, która w mojej ocenie jest dobrą radą, a nawet bardzo dobrą radą. Uważam, że ta współpraca będzie układała nam się bardzo pozytywnie. Takie są pierwsze sygnały, z tego bardzo się będę cieszył. Szanowni Państwo, wracając już tutaj do tego tematu, bo dzisiaj żeśmy się właśnie tutaj spotkali, żeby porozmawiać o przyszłych inwestycjach z radnymi powiatu ciechanowskiego i z Panią Joanną, o tych przyszłych inwestycjach, które będą się działy i będą mogły się dziać tutaj na naszym terenie. Ja tylko zaznaczę to, co jest tak istotne, myślę, przy współpracy tutaj powiatu ciechanowskiego z nami, czyli z naszą gminą, to będą przede wszystkim drogi powiatowe, to przede wszystkim będą chodniki na drogach powiatowych, to, Szanowni Państwo, będzie również ścieżka rowerowa, która miałaby biec od Ciechanowa przez Sojc do Gąsocina. I o tym tutaj Państwu powiemy. Ona budziła w pewnym momencie duże kontrowersje. Natomiast myślę, że to był pewien element kampanii wyborczej, ażeby ta druga strona no, też musi jakby coś negować. No, ja to rozumiem, nie można wszystkiego jakby przyjmować. Natomiast dzisiaj wiemy, że to się nam, mam nadzieję, przy współpracy radnych powiatu uda. Przedstawimy, jak to miałoby wyglądać. Szanowni Państwo, chodnik. Bardzo ważna sprawa, czy to będzie Gołodczyzna, czy to będzie Sojt na drogach powiatowych, tu ulica Świętochowskiego. To będzie rzecz bardzo istotna dla nas, muzeum, nasze romantyzmu w Gołodczyźnie. To są wszystkie elementy, pozytywizmu, przepraszam, to są wszystkie te elementy, które będziemy chcieli tutaj wspólnie z Państwem rozwijać, budować, unowocześniać przede wszystkim. Szanowni Państwo, żebyśmy mogli się cieszyć taką nową wizją lepszej, spokojniejszej, przyjaźniejszej gminy Sojc. Szanowni Państwo, ja troszeczkę tutaj zakreśliłem, to teraz oddam głos Pani Wiceprezydent. Poproszę ją o zabranie tutaj zdania właśnie w tych tak ważnych dla nas tematach. Następnie przejdziemy, jeszcze opowiem kilka słów. Mam nadzieję, że w mojej ocenie dla mnie bardzo ważnych o przyszłości tutaj dla nas, dla naszej gminy. Bardzo proszę Pani Joanna. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa jeszcze raz. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, że jest tak duża frekwencja. To znaczy, że oczekujecie zmian w gminie, a ja jestem tutaj w imieniu władz miasta Ciechanowa i nie tylko, żeby wesprzeć młodego kandydata na stanowisko wójta gminy. Szanowni Państwo, nie należy się bać stawiać na ludzi młodych. Przykładem jest chociażby Ciechanów. Pan Jarosław ma lat 26, tyle samo, ile miał Pan Prezydent, gdy obejmował Urząd Prezydenta Miasta Ciechanowa. Wielu wątpiło, ale okazało się, że warto postawić na ludzi młodych, którzy mają inne spojrzenie na rzeczywistość, ale którzy też rozumieją potrzeby mieszkańców, bo mają czas i siłę przede wszystkim się z nimi spotykać i słuchać. I to jest, Szanowni Państwo, w dzisiejszej rzeczywistości naprawdę bardzo, bardzo ważne. Jako władze miasta organizujemy spotkania corocznie, spotykamy się na wszystkich osiedlach w mieście i informacje, które uzyskujemy od mieszkańców, są dla nas wyznacznikiem do planowania takich dobrych inwestycji na poszczególnych osiedlach. I tutaj w swoim programie wyborczym Pan Jarosław ma podobne propozycje, że przede wszystkim słuchać mieszkańców, bo to Państwa głos się liczy, bo to z Państwa podatków my te środki, my te inwestycje później realizujemy. Oczywiście, każda władza ma jakiś pomysł na to, na inwestycje tak zwane strategiczne. My też pewne inwestycje jako władze miasta zaproponowaliśmy, ale tutaj pragnę podkreślić, że niezwykle ważna, zwłaszcza w samorządzie, jest umiejętność współpracy. Dlatego też tutaj jestem, deklaruję w imieniu Pana Prezydenta współpracę z gminą Sojsk. Do tej pory takiej woli ze strony władz gminy niestety nie było. Mogliśmy się w wielu kwestiach porozumieć, jak chociażby komunikacji miejskiej. Nie było niestety takich wniosków ze strony obecnej Pani Wójt. Także my jako władze miasta jesteśmy na taką współpracę otwarci. Na czym nam jeszcze zależy? Oczywiście nie można tylko się zamykać w swoim samorządzie i patrzeć na to, jak nasz samorząd funkcjonuje.
patrzymy na samorząd szerzej. Tutaj potrzebna jest współpraca i taka współpraca w tej chwili jest chociażby z gminą Opina Góra, o której mówił pan Jarosław, czy z innymi gminami ościennymi, które chcą współpracować. Takim dobrym przykładem jest też współpraca miasta i powiatu. Inwestycje, które ostatnio zostały zrealizowane, chociażby przebudowa ulicy Sońskiej czy ulicy Kwiatowej, nie byłaby możliwa, gdyby nie ta dobra współpraca obu samorządów. My, szanowni państwo, staramy się słuchać. Oczywiście to wymaga masę pracy, masę zaangażowania. Także to nie jest praca tylko jednej czy dwóch osób, w to są zaangażowane wszyscy pracownicy urzędu, ale też pewne zmiany, które zaszły w urzędzie po zmianach w mieście, pokazały, że taka zmiana jest potrzebna. W tej chwili została zmieniona struktura urzędu, urząd stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców, to jest zauważalne. Skróciliśmy do minimum procedury związane na przykład czy z ubieganiem się o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, także to są takie drobne rzeczy, które później składają się na całość. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że podobne postulaty ma w swoim programie pan Jarosław. Ja, szanowni państwo, mogę potwierdzić, że to jest naprawdę bardzo dobry kierunek, bo inaczej w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej rzeczywistości niestety nie można w samorządzie funkcjonować. Współpraca, słuchanie mieszkańców, no i oczywiście chęć do pracy, zaangażowanie, a to wszystko daje młodość, także szanowni państwo, postawmy na młodego człowieka. Dziękuję pani Anio. To są te właśnie elementy, o których przez te kilka tygodni rozmawialiśmy. Myślę, że państwo idąc do urn w tej pierwszej turze też na to stawiacie i też widzicie przyszłość właśnie w tym, ażeby gmina i urząd gminy też się zmieniał, też żeby był bardziej przyjazny, bo to jest rzecz bardzo istotna, żeby urząd był przyjazny, żebyśmy my jako mieszkańcy tej gminy czuli się w tej gminie, jak u siebie w domu, żebyśmy idąc do urzędu mogli liczyć zawsze na tą przyjazną pomoc, chęć udzielenia pomocy i rozwiązania nawet tych najtrudniejszych dla nas problemów. Szanowni państwo, jeżdżąc, spotykając się z państwem, wszyscy wiemy, no bardzo istotne są dla nas drogi. To będzie dla nas no, priorytetowe zadanie, żeby drogi gminne były poprawiane, naprawiane w jak największym stopniu. I ku temu będziemy oczywiście zdążali. Ja powiem szczerze, już dzisiaj, tam gdzie pada pierwszy deszcz, to dosyć intensywnie była wyburzona podkółka, no było trudno przejechać samochody. A na szczęście mamy dość suchą jesień i póki co takich opadów nie ma. Cieszę się też z tego, że ta aura nam sprzyja, bo gdyby było inaczej, zapewne ta frekwencja dzisiaj byłaby dużo gorsza, bo państwo nie mielibyście albo ochoty już po tych drogach jeździć i w nich po prostu tonąć. Więc jest to dla nas rzecz bardzo ważna i bardzo istotna. Tak samo wodociągi, ten problem wody pojawia się. On jeszcze nadal nie jest uregulowany i będziemy starali się tą wodę doprowadzać. To jest rzecz także bardzo ważna. Szanowni państwo, tu pani prezydent wspomniała o współpracy z miastem i komunikacji. Ta komunikacja rzeczywiście jest ważna. Jest ważna tu dla mieszkańców Gołodczyzny, jest ważna dla mieszkańców Stońska. I z naszej strony, szanowni państwo, ta współpraca będzie. Jeżeli już będziemy po tym piątym, będę miał zaszczyt piastować tą funkcję wójta, od razu zwrócimy się tutaj z prośbą o taką współpracę do miasta Ciechanów i postaramy się, ażeby ta komunikacja oczywiście na jak najlepszych warunkach w naszym kierunku była i będziemy negocjowali te najlepsze warunki dla nas. Wspólnie z państwem będziemy to negocjowali, rozmawiali, bo to musi być dla państwa, czyli godziny autobusów no muszą też spełniać państwa oczekiwania. Dzisiaj autobusy, no cóż, są. Miał być bardzo duży sukces. Pani wójt obwieściła jakąś dodatkową linię, co okazuje się nieprawdą. Zmienią się tylko godziny, zmieni się jedna, druga linia przez Luberac i ona pojedzie przez Bątkowo i wyjedzie sobie w Babach. I na tym ta cała rewolucja się skończy. Miało być inaczej, a wyszło jak zwykle. Więc nic wielkiego w tej komunikacji się nie poprawiło. Zawsze, szanowni państwo, no można dużo mówić i dużo można
obiecywać, a co gorsza, te obietnice przed kampanią i w kampanii się składa, natomiast później rzeczywistość już je zweryfikowała i niestety drugiej linii póki co nie ma i nie będzie. Więc ważna jest taka merytoryczna współpraca, czy to z miastem, czy mamy teraz radnych powiatowych, żeby ta sfera naszych propozycji nie pozostawała tylko obietnicami. I tak jak wspominaliśmy tutaj, ścieżka rowerowa, tu słychać było, że nie ma takiej możliwości i nigdy takiej możliwości nie będzie. Ja dzisiaj rozmawiam z radnymi i oni taką możliwość widzą. Liczę, że wszyscy radni z naszej gminy tą możliwość w końcu zobaczą, bo szanowni państwo, to są inwestycje dla nas. Ja nie wyobrażam sobie radnych powiatu ciechanowskiego z terenu gminy Sońsk, którzy no, nie będą walczyli o inwestycje dla nas. Ja nie wyobrażam sobie tego i mam nadzieję, że takiej sytuacji nigdy nie będzie. Szanowni państwo, idąc dalej, wspominając tutaj o tej komunikacji w urzędzie, ten urząd, no, nie będzie rewolucji. Ja słyszę tutaj różnego rodzaju opinie z terenu, że będzie rewolucja. Szanowni państwo, jeżeli coś funkcjonuje poprawnie, to zostawiamy. Jeżeli jakiś element przestaje poprawnie pracować, to trzeba go naprawić i trzeba go wymienić. Natomiast systemu, który działa pozytywnie, tak jak szkoły, czy różnego rodzaju instytucje, które działają pozytywnie, państwo jesteście z nich zadowoleni, tam nie wolno robić żadnych rewolucji. Bo rewolucje, tak jak wszyscy wiemy z historii, no, rzadko kiedy kończyły się dobrze. Także będzie tutaj ta nasza polityka przede wszystkim bardzo racjonalna, nastawiona na państwa, na mieszkańców, przede wszystkim nastawiona na państwa potrzeby. Wspominałem tutaj o szkolnictwie. Szanowni państwo, co jest bardzo istotne, szkolnictwo musi być na poziomie, ale przy tym szkolnictwie musi być też rozwój sportowy, kulturalny i tutaj do tego będziemy zdążali, ażeby ten sport no, budować w naszej gminie. Mam nadzieję, że wspólnie z powiatem ciechanowskim, tutaj z państwem radnymi, będziemy również mogli organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia sportowe przy udziale powiatu czy przy współpracy z powiatem ciechanowskim. To jest bardzo rzecz dla nas istotna. Dzisiaj mamy sytuację, mamy już przetarg na jedno boisko w Sońsku. Przetarg ponownie na ponad 5 milionów 100 tysięcy. Zobaczymy, jak to się rozstrzygnie. Przetarg jest otwarty. Jaka będzie jeszcze decyzja pani wójt w tym temacie, czy ponownie ten przetarg będzie unieważniony i będzie rozpisany kolejny, czy zostanie podpisana umowa. Także szanowni państwo, te inwestycje są nam bardzo potrzebne. Gdzieś tam słychać w terenie, że ona jest za duża, że to ten projekt się może nie sprawdzić. Ja myślę, że poczekamy, co zrobi obecna pani wójt, jak do tego tematu podejdzie, czy będzie realizowała tą koncepcję i my dalej już 5 listopada będziemy tą koncepcję realizowali, czy być może, tak jak było poprzednio, pani wójt unieważni znowu ten przetarg. No niestety troszeczkę mnie to smuci, bo dokumentacja projektowa, która była przygotowana, no nie do końca była zrobiona poprawnie. Dlatego, że widzieliście państwo na WIP-ie, wiele było pytań wykonawców, dodatkowe dorzucane przedmiary czy obmiary. No, były ewidentne pomyłki w tym temacie. Nie wiem, czy z tego wynikała tak duża cena. Mam nadzieję, że nie. Na pewno też, szanowni państwo, będziemy realizowali inwestycje na najwyższym poziomie. Co to znaczy? To znaczy, że nie będziemy tutaj starali się szukać jakichś oszczędności. Natomiast dzisiaj ograniczają też nas przepisy. Wszelkiego rodzaju inwestycje, czy to będą boiska, czy to będą place zabaw, na tym nie można oszczędzać. Dlaczego? Z prostej przyczyny. Mamy przepisy, mamy atesty. Wszystko musi spełniać konkretne wymagania i no, mówienie o słabej jakości budowaniu jakichś chińskich boisk, tego być po prostu nie może.
dlatego że boiska muszą spełniać odpowiednie normy, normy europejskie, wszelkiego rodzaju wyposażenie boisk musi spełniać odpowiednie normy i tego po prostu, Szanowni Państwo, nie przeskoczymy. Dlatego będziemy starali się budować to wszystko jak na najlepszym poziomie. Szanowni Państwo, jesteśmy też tutaj w budynku OSP SOM. Wiemy wszyscy, że wjedzie samochód tutaj w grudniu prawdopodobnie już do straży. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli już tutaj świętować. Będziemy mogli wspólnie razem ten nowy samochód w naszej gminie kolejny przywitać. Oczywiście nie będziemy spoczywali na laurach. Są panowie strażacy nie tylko tutaj z OSP Sońsk, są też panowie z innych straży w naszej gminie. Także będziemy się starali, Szanowni Państwo, również straże pożarne wspierać, budować, modernizować, dlatego że, Szanowni Państwo, straż, gdzie ona by nie była, czy to jest Nococin, czy to jest Sońsk, czy to jest Sarnowa Góra, czy Bątkowo, no w pewnym momencie oni ratują nasze życie, nasz dobytek, nasze mienie. Więc tutaj będziemy, Szanowni Państwo, starali się robić wszystko, żeby ta straż w naszej gminie była odpowiednio wyposażona, ażeby miała odpowiednie pojazdy. Na to, Szanowni Państwo, będziemy mieli 5 lat. Liczę bardzo mocno na dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi powiatu ciechanowskiego, że będą nas swoim doświadczeniem wspierali. A naprawdę, Szanowni Państwo, Rada Powiatu, mamy tych naszych radnych gminnych, którzy naprawdę są osobami doświadczonymi. Są to osoby, które mają wiedzę, mają doświadczenie i wiem, że będą chciały tutaj nas wspierać. Dzisiaj i poprzednie kadencje też inwestycje były, też to wsparcie było. Mam nadzieję, że dalej, a być może jeszcze bardziej przy współpracy tutaj z urzędem naszej gminy uda się realizować te właśnie inwestycje. Szanowni Państwo, też muszę to podkreślić, dlatego że dostaję różnego rodzaju sygnały od Państwa, no, co się dzieje z wnioskami, co się dzieje z wnioskami suszowymi, z wnioskami z WIH-u. Powiem szczerze, też jestem zaskoczony taką sytuacją, dlatego że te sprawy ciągną się już od czerwca, dzisiaj mamy listopad. Na szczęście ministerstwo przedłużyło termin składania wniosków suszowych do 16 listopada. Mam nadzieję, że nasz urząd tutaj się w tym temacie sprawdzi, będzie dalej pomagał. Natomiast no, urząd musi pracować. No niestety pewne zaniedbania, zaniechania, które były, a które nie powinny mieć miejsca, bo one no, niestety przełożą się na portfele rolników. Mam nadzieję, że tego nie będzie, aczkolwiek już słychać, że pula środków, które były przeznaczone, już się kończy, a grot wniosków jeszcze czeka. Dlaczego tak się działo? Pytacie Państwo, że gmina przyjeżdżała po wichurach i szacowała szkody na 200 zł, po czym przyjeżdżała firma ubezpieczeniowa i te same szkody szacowała na 4-5 tysięcy złotych. No, trudno jest mi dzisiaj odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ no, nie ja kierowałem tym zespołem, nie ja go powoływałem, nie byłem wójtem w tym temacie. Natomiast te wszystkie sygnały no, pokazują pewnego rodzaju obraz, w którym no, no, nie było tego nadzoru. Być może nie było chęci, być może były różnego rodzaju inne sprawy, które no, przeszkodziły w tych tematach. Natomiast są to konkretne, realne problemy. Państwo, spotykając się ze mną, mówicie o wielu sprawach. Ja powiem szczerze, nigdy nie byłem aż tak przerażony kwestią dróg, wody, czy różnego rodzaju innych elementów. Ale co najbardziej Państwa boli, to komunikacja z urzędem gminy. To komunikacja z wójtem, to komunikacja z kierownictwem tego urzędu, to przedstawienie swoich spraw. A później wielomiesięczne czasami, tak Państwo to podkreślaliście, a nawet latami realizowanie jakiejś drobnej prośby, bo chodziło o wycięcie szaków, bo chodziło o wytyczenie danej drogi, bo chodziło o to, żeby autobus przejeżdżając zatrzymał się po dziecko, pomimo że i tak przy tym dziecku przejeżdżał. Ja słuchając tego wszystkiego,
może troszeczkę z niedowierzaniem, bo tak do końca, no jak można tak postępować, jak można tak rozmawiać z mieszkańcami, że pewnych takich drobnych kwestii nie da się załatwić. No niestety tak się działo, dlatego cieszę się, Szanowni Państwo, z tego bardzo mocno, że chcecie tej zmiany, że pokazaliśmy wszyscy wspólnie 21 października, że ta zmiana jest potrzebna. Ja tak jak mówiłem wcześniej, pewnie te wybory, Państwo to widzicie, one by się przydały pewnie co 5 lat, a może nawet co 3 lata. To byłoby z korzyścią pewnie nie tylko dla naszego samorządu, ale dla wszystkich samorządów okolicznych, bo wtedy no, zaczyna się dziać. Przyjazny urząd się staje, wójt jest przyjaźniejszy, wszyscy zaczynają lepiej pracować i dzisiaj dzwonią mieszkańcy i mówią: Panie Jarosławie, to dziękujemy Panu. Jak to się stało, że teraz tak ten urząd fajnie pracuje i pójdę i mam załatwione i nie czekam? No mówię, nie wiem, no to nie moja zasługa, no. Może coś tam po części moja. Mam nadzieję, że tą swoją małą cegiełkę w tym właśnie miałem, żeby ten urząd sprawnie pracował. Ale to tak pół żartem, pół serio. Natomiast proszę Państwa, no nie może tak być, że urząd pracuje w ostatnim miesiącu, bo jest koniec kadencji. Ta praca musi być sukcesywna. Ta praca musi się zacząć od pierwszego dnia, już po wyborach. To nie może być tak jak poprzednio, że wójt przychodzi i mówi i prosi: dajcie mi 100 dni spokoju. No nie może być 100 dni spokoju, bo my wiemy, co potrzeba zrobić, jakie są te problemy. Ja już na spotkaniach z Państwem, widzimy się gdzieś w terenie, mówię o tym: Szanowni Państwo, przychodźcie do mnie. Od razu po tych wyborach, jeżeli Państwo pozwolicie być wójtem, będziemy spisywali to wszystko. Będziemy te Wasze potrzeby spisywali i będziemy oczywiście starali się realizować je po kolei, bo niestety jest tego bardzo dużo. Jest tego naprawdę bardzo dużo po tych 4 latach i widzę, że czeka nas wspólnie z radnymi gminy Sojc, którzy są obecni i myślę, że mają świadomość tego, że czeka nas naprawdę wytężona praca na rzecz naszej tutaj lokalnej społeczności. Ale kochani, nie zrażamy się tym, po to żeśmy wszyscy się zdecydowali, po to rozmawiamy z Państwem, po to się spotykamy, żeby poznać te problemy, żeby się z nimi zapoznać i żeby zacząć to wszystko doprowadzać do norm. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie, bo ja widzę gminę wspólną, naszą wszystkich razem. Mam nadzieję, że odbudujemy wizerunkowo też naszą gminę. Ten nadszarpnięty trochę wizerunek, może troszeczkę bardziej niż trochę, bo wszędzie zdarzają się różnego rodzaju incydenty. Natomiast no, u nas zdarzyło się tak, jak się zdarzyło. Mam nadzieję i będę robił wszystko, żeby tych błędów nie popełniać, Szanowni Państwo, bo człowiek też uczy się na błędach. Tylko co jest istotą? Istotą jest to, żeby na tych błędach się uczyć i wyciągać z tego wnioski. I będziemy dążyli do tego. Ja już wielokrotnie mówiłem, że drodzy Państwo, ja sam nie znaczę nic. Wspólnie, razem znaczymy bardzo wiele. Ja bez Państwa nie istnieję. Wspólnie jesteśmy jedną tutaj gminną rodziną, która pracuje, która buduje tę gminę. I tak będziemy starali się robić i tak dołożę wszelkich starań, żebyście byli ze mnie zadowoleni, żebyście nie musieli przychodzić do mnie, kochani, dziękować za to, że wójt Wam połatał dziury w drodze. Żebyście nie musieli przychodzić do mnie i dziękować za to, że krzaki zostały wycięte. Żebyście nie musieli przychodzić i dziękować za to, że urzędnik przyjął od Was wniosek. Bo to urząd pracuje dla Was, to dla Was jest wójt. Jeżeli wójtowi się to nie podoba, to może zawsze złożyć rezygnację i podziękować za zajmowane stanowisko. Szanowni Państwo, tak to musi wyglądać. Tak musi pracować gmina, tak musi pracować cała Rada. Wierzę, że nam się to wszystko uda i powiedzie. Jeszcze może tutaj Pani Prezydent powie o tej ścieżce rowerowej, która jest istotna. Dzisiaj, Szanowni Państwo, wiemy, myślę, że Pani Prezydent to potwierdzi, słyszeliśmy, że to 15 milionów, może 20 milionów. Z doświadczenia Pani Prezydent, która może o tym powiedzieć, ta inwestycja bierze
nie będzie kosztowało. I mam nadzieję, że nowi radni, którzy są tutaj na sali, czasami nowi starzy radni, którzy są na sali, będą robili wszystko, żeby ta ścieżka tutaj do nas powstała, żeby